Ewangelia starości cierpliwi. I dlaczego chcemy zadać Panu bardzo trudne pytania? Pocierpienie i zdanie. Odpowiedzi na nie poszukamy razem ze świętym Janem Pawłem II. Cierpienie nie jest karą za grzechy, ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje. Te słowa święty Jan Paweł II wypowiedział przy pełnym dziecięcym Polszczynie. Na moim przykładzie chciałbym pokazać, jak przyjmować cierpienie. Słowa te Jan Paweł II wypowiedział do ludzi trendowatych w czasie swojej wizyty na Kubie w styczniu 1998 roku. Jan Paweł II był jednym z najbardziej znanych pacjentów na świecie. Jego choroby zjedziły cały świat. Polikliniki Rzymanii, w której w czasie swego pontyfikatu przebywał 9 razy, sam na 2/3 roku dawno. Publiczne przeżywanie choroby, a także starości, niewątpliwie stały się jednym z najbardziej zapamiętanych symbolów pontyfikatu. Katastrof, kataklizm. A w końcu boi, czego jesteśmy świadkami.
odpowiedzi nie pojawiają się pytania. Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego cierpię? Pytania te człowiek zadaje najpierw sobie, później innym ludziom, a ostatecznie Bogu.
mówił, że Eucharystia, a dokazanie się z trzech sakramentów, to jest główny program. Nie ważne są to jedne słowa, wstęp czy obecność. I tu właśnie się prosi. Wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie w tej chwili.
wszystko, również i tak jak ja, oddaję w ręce Matki mojego Mistrza. Totus tuus. Thank you.
Niech życie i nauczanie św. Jana Pawła II będą nam